Nasza szkoła otrzymała zaproszenie do Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, w której odbędzie się konferencja dotycząca osiągnięć mechatroniki. Zapraszamy! Fundacja Rozwoju Mechatroniki stawia sobie za cel promocji innowacyjnych badań naukowych. Prowadzimy naszą działalność w trzech takich obszarach. Tutaj przewija się co jakiś czas plakat, na którym jest napisane nauka, przemysł, edukacja. To są jakby nasze główne obszary, w których chcemy prowadzić naszą działalność, w których prowadzimy naszą działalność. Mam przyjemność rozmawiać z panem Markiem Macko, przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego dzisiejszej konferencji. Panie doktorze, jaki jest cel dzisiejszego wydarzenia? W zasadzie celem głównym jest popularyzacja mechatroniki jako takiej w zakresie przemysłu, edukacji i nauki. I taki cel właśnie przyświeca projektowi, w ramach którego dzisiejsza konferencja się odbywa. I w zasadzie jest to prezentacja osiągnięć mechatroniki z zakresu przemysłu, nauki, edukacji, ogólnie mówiąc. A skąd pomysł na wykorzystanie Lego na uniwersytetach? No pewnie każdy z nas gdzieś tam się otarł o klocki Lego w różnych postaciach. Jak wiemy, ta nowa wersja, która się pojawiła, odsłania zupełnie nowe horyzonty pod kątem rozwoju, twórczości, szczególnie dla młodych ludzi. No i taka koncepcja pojawiła się tutaj 2-3 lata temu, kiedy uruchamialiśmy kierunek mechatroniki. No i jak się okazało, że to w zasadzie tak nie są tylko i wyłącznie do końca zabawki, ale również zabawki, które w sposób kreatywny dają możliwość wypowiedzenia się co do oprogramowania, co do budowy wszelkiego rodzaju modeli spełniających określone funkcje. No i stąd też właśnie była propozycja, aby w formie na początek zabawy zaproponować opcję wykorzystania ich do celów naukowych. Otrzymaliśmy 10 zestawów Lego, pozornie są to zabawki, jednak te elementy zawierają, te zestawy zawierają bardzo profesjonalne elementy, serwo, silniki, układy sterowania, czujniki, kamery i przy ich pomocy można wprowadzić ucznia dzięki temu w świat automatyki, świat programowania, świat robotyki. Na pewno je wykorzystamy z całą pewnością w formie zajęć pozalekcyjnych, a być może również włączymy w proces dydaktyczny na normalnych zajęciach. Dobrze, a jak na dzień dzisiejszy zachęciłby pan gimnazjalistów, aby przyszli do naszej szkoły? Do naszej szkoły trzeba przyjść koniecznie, bo naszej szkoły przyjść warto. Przed wami szerokie perspektywy, będzie okazja poszerzyć swoją wiedzę, zdobyć atrakcyjną wiedzę, umiejętności, którą będzie można później dobrze sprzedać w praktyce.